Witam na kanale Magnum. Film ten jest poświęcony urządzeniu, które nazywa się TIG-300D. Jest to wysokospecjalistyczne urządzenie MikroTIG przeznaczone do szczepiania i spawania cienkich blach stalowych i nierdzewnych. Ja tutaj tak tylko pokrótce powiem o funkcjach tego urządzenia. Więcej niż moje słowa powiedzą Wam, szanowni widzowie, testy, które na koniec Wam pokażemy. Prezentowany MikroTIG zasilany jest na 400 V. Maksymalny prąd spawania wynosi 300 A. Działa na zasadzie precyzyjnych, skupionych impulsów prądowych o dużym natężeniu w bardzo krótkim czasie. Regulacja czasu odbywa się w milisekundach. Jest to tak zwane spawanie na zimno, bo energia dostarczana do materiału jest minimalna i nie powoduje odkształceń ani przegrzania materiału, nawet przy elementach mających 0,5 mm grubości. Urządzenie to można wykorzystać do prac ręcznych, jak i na automatycznych liniach produkcyjnych, uzyskując w obu przypadkach wysoką precyzję. Zalecana odległość elektrody od łączonego elementu wynosi nie więcej niż 1 mm. MikroTIG, mikrospawanie, to główne przeznaczenie tego urządzenia, ale można też włączyć funkcję zwykłego spawania metodą TIG oraz spawanie MMA. Do mikrospawania potrzebne jest specjalne wyposażenie. Z urządzeniem otrzymujemy specjalną, automatyczną, samościemniającą się osłonę twarzy. Osłona ta ma wbudowany, wielopunktowy system oświetlenia obszaru roboczego oraz, i to jest najważniejsze, przewód do synchronizacji z urządzeniem. Drugi niezbędny element przy mikrospawaniu to pedał zdalnego sterowania. Nogą, naciskając na pedał, rozpoczynamy i kończymy proces. Nie ma potrzeby wykonywać jakichś zbędnych ruchów przy uchwycie TIG, które mogłyby wpłynąć na precyzję spawania. W zestawie z urządzeniem otrzymujemy przewód z zaciskiem masowym oraz wtyczkę do uchwytu TIG. W zestawie nie ma uchwytu TIG, a to dlatego, że przy precyzyjnym spawaniu to spawacz wybiera uchwyt indywidualnie dopasowany do własnych potrzeb i preferencji. A teraz krótki pokaz możliwości MikroTIG-a 300D. Proszę pamiętać, jak spawarka, to Magnum.